Państwo. Dawno się z Wami nie widziałam. Dawno nic nie nagrywałam. No ale czerwiec za rokiem, już od jutra. No to może wrócimy do nagrywania w tych letnich dniach. Pogoda się coraz bardziej poprawia. Jest już jakby słonecznie i jakby wiosennie. Słuchajcie, dzisiaj mamy poniedziałek. Ostatni dzień maja. Jutro dzień dziecka. Coś tam jutro będziemy obchodzić, ale delikatnie. Główna atrakcja dla naszych dzieciaków jest przewidziana na sobotę. Kiedy to? Zaplanowaną mamy dużą wycieczkę. Chyba mówiłam o tym w którymś filmie, ale go nie opublikowałam, jak mi się coś zdaje. No więc teraz nie będę tam wchodziła w szczegóły. Zobaczycie w sobotę, bo na pewno to nagram. W każdym razie dużą grupą znajomych zbieramy się do kupy i zabieramy dzieciaki na fajne miejsce. Nie będę na razie mówiła gdzie, wszystko się okaże. Jutro natomiast normalny dzień w szkole, w przedszkolu, tam będą jakieś tam atrakcje, wiadomo, jak to normalnie się odbywa. A po południu wybieram się z dzieciakami, być może Paweł też z nami pójdzie, na ognisko, które organizujemy. No, w klasie u Matyldy wszyscy rodzice z dzieciakami przyjdą. Te dzieciaki przyjdą na pewno też z rodzeństwem, więc taki rodzinny piknik sobie zrobimy. Tutaj na naszych przysuskich skałkach będzie ognisko. Także też myślę, że miłe popołudnie przed nami jutro. Natomiast dzisiaj ja właśnie jestem w drodze do Radomia, jadę do biura. No i sorki, Paweł mi przerwał nagrywanie. Dzwonił do mnie w pewnej sprawie. O czym ja tam jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Słuchajcie, no jeszcze chciałam Wam powiedzieć o tym, że od kilku dni siedzę i knuję bardzo, bardzo intensywnie na temat wakacji. Już mieliśmy nigdzie nie jechać w tym roku, to znaczy żadne tam zagraniczne tripy miały się nie odbyć, ale jednak stwierdziliśmy, czemu nie. No i jest nadzieja. Uznaliśmy, że chyba się jednak gdzieś tam przejedziemy. Ale nie tak, jak mieliśmy w planie pierwotnie, czyli to było wcześniej takie... No takie były plany, że pojedziemy razem z Piotrowskimi, kupimy jakąś wycieczkę, duże podróże i po prostu pojedziemy, polecimy gdzieś na takie wakacje, wiecie, zorganizowane od początku do końca. Ten plan się nie powiedzie, dlatego że... No, wtedy, kiedy to planowaliśmy, jeszcze były inne obostrzenia, które nas trochę zniechęcały do planowania. Teraz to się trochę zmienia, no ale czas popłynął, więc każdy już tam jakieś plany w międzyczasie zrobił. Piotroscy pewnie nie mieliby tyle urlopu, żeby jechać tu i tam gdzieś jeszcze, więc no musimy to po prostu rozdzielić te wakacje w tym roku. No i wymyśliliśmy z Pawłem, w związku z tym, że nie jesteśmy szczepieni jeszcze, też z różnych powodów, ale w sumie to podstawowy był taki, że po prostu nam się nie spieszy z tym jakoś bardzo. No, więc w związku z tym, że nie mamy tych szczepień, to pojawiają się jakieś tam dodatkowe trudności przy okazji wyjazdów zagranicznych. Ale te trudności są znacząco mniejsze, kiedy planuje się taką podróż samochodem, czy drogą lądową, niż wtedy, gdyby się chciało polecieć samolotem. W związku z tym, że mamy samochód taki mamy, mam tutaj na myśli busa, czyli iście rodzinny samochód, wymarzony dla naszej ekipy, no to stwierdziliśmy, że chyba pora go wykorzystać, tym bardziej, że w tym roku po raz pierwszy jedziemy wszyscy razem na wakacje, to znaczy wszystkie dzieci jadą z nami, nikt nie zostaje w domu pod opieką dziadków ani nikogo innego, także chyba pierwszy raz ten samochód byłby tak wykorzystany na 200%. No i wymyśliliśmy sobie, że zaczniemy plany i jakieś tam kombinacje pod kątem takiego wyjazdu. Opcji jest kilka, powiem Wam, nie wiem, czy teraz będę Wam mówiła, co my tam bierzemy pod uwagę, ale na pewno, no dobra, to ale mogę powiedzieć, na pewno bierzemy pod uwagę podróż do Chorwacji, czyli tak standardowo to, co zrobiliśmy rok temu. To wydaje się rozwiązaniem najprostszym i już nam znanym, to znaczy droga, przejazdy, te wszystkie procedury po drodze są tutaj dosyć proste, ale nie ukrywamy też, że mamy ochotę na coś bardziej, na coś innego po prostu, nie coś bardziej, coś innego. I chodzi nam po głowie jeszcze alternatywne miejsce, alternatywny kraj i coś innego jako cel. Na razie jesteśmy na etapie
doczytywania, czy warto, czy nie warto się porywać na taką podróż. Zobaczymy. Pewnie na dniach się to wszystko wyjaśni. I więcej Wam powiem o szczegółach i o naszych planach na te wakacje. W każdym razie ja jestem dobrej myśli. Myślę, że to nam się uda jak mało co. Tym bardziej, że będziemy wszyscy razem w kupie, nie będziemy się musieli martwić, że trzeba wrócić określonego dnia, bo tam się umówiliśmy, że wrócimy, bo któreś dziecko zostało, bo tęskni, bo smutno, bo coś tam. Będziemy wszyscy razem, więc będziemy sobie mogli naprawdę na luzie ten czas spędzić. No i tak, więc teraz sporo czasu spędzam przegrzebując internety w poszukiwaniu informacji właśnie na temat potencjalnych dróg przejazdu, szczegółów, warunków i tak dalej. Nie zdążymy się już zaszczepić, więc musimy tę sprawę po prostu odpuścić i zająć się testami. Nieszczęście kraje, do których jeździmy, planujemy jechać, nie wymagają testów od tych najmłodszych dzieci. To jest już spory plus. Być może Matyldę trzeba będzie przetestować, zobaczymy. Tak czy siak, to jest teraz ostatnio, w ostatnich dniach temat numer jeden, jeśli chodzi o moje przemyślenia, czyli wakacje. Pewnie będę tam z każdym dniem coraz więcej Was wprowadzała w te nasze plany. Jak już ustalimy, mam nadzieję, że dzisiaj postanowimy dokładnie, przynajmniej obierzemy kierunek, tak ostatecznie, żebyśmy mogli wtedy bardziej szczegółowo opracować plan takiego przejazdu. Póki co jadę do Radomia, tak jak Wam mówiłam. Potem planuję wybrać się z dzieciakami na jakiś spacer, oczywiście lody, bo to już jest wreszcie taka pogoda, że się chce. No i popołudnie dzisiaj będzie takie normalne jak zwykle, ale może też Wam coś tam pokażę, co będziemy robić i później. Dobra, kończę i do następnego ujęcia. Zakupy zrobione. Jedziemy po Władysława. Dziewczynki już są w samochodzie i jedzą lody. My już jesteśmy po obiedzie. Idziemy trochę się dotlenić na podwórku. Ugryź właśnie nam przegonił Nigdusia. Ale kot jest szybszy, zwiał do domu, nie? Tak. Kot jest szybszy od psa. Dobra, chodźcie na tamtą stronę. A jak wygląda naprawdę? Nie ma dnia bez przygód. Stało się to, na co... Nie, znaczy nie, no czekaliśmy, nie czekaliśmy, ale mówiliśmy o tym już od bardzo dawna, że kiedyś się ta strzecha zapali. No i dzisiaj był właśnie ten dzień. Na szczęście akurat wyszliśmy na zewnątrz i zobaczyliśmy, że się pali. Ale szybko się to musiało rozprzestrzeniać, nie? No. No i niestety, strzecha do naprawy. No zauważyliśmy, na szczęście w porę zauważyliśmy. No, pora. Pora. Una. Niestety nie udało się tego dobrze dogasić wężem. Jeszcze nam wąż, ta końcówka przy kranie pękła, więc zmuszeni byliśmy wezwać straż pożarną. Zresztą pewnie już słychać. Już idę, nie bójcie się, nic się nie dzieje. Straż jest od tego, żeby... No ale czego się boisz? Straż jedzie tu po to, żeby ugasić nam ten ogień. Nie no, ja tu będę stała, dobra? Okej, cały czas? Tak, cały czas. Spokojnie, dzieciaki. Nie, sytuacja jest opanowana. Nie jestem z tego powodu szczęśliwa. No ja też się nie cieszę, bo mamy straty. Niestety, ale... I będę całe podwórko w strażach, tak? Ale przecież chodzi o to, żeby nam się wiata nie spaliła, zgadza się? No nie. No. Ale wtedy... Ale jakbyśmy nie mieli wiatra, to by się... No byłoby nam smutno, jakby nam się dach spalił, nie? Przede wszystkim musielibyśmy bardzo dużo pieniędzy zapłacić, żeby od nowa położyć taki dach. Zresztą i tak nie jest powiedziane, że nie trzeba będzie tego zrobić. Zobaczymy. Ale da się. Spokojnie. Na razie podejrzewam, że zaraz podjadą tu strażacy. Ugaszą to, co się tam jeszcze tli, do czego nie mamy dostępu. Nie, zostajesz tam z maluchami. A ty będziesz przy nas. No jestem tu cały czas. Jak się skończy pożar, to też będziesz. No ale jaki pożar? Nie ma żadnego pożaru. A co jest? No widzisz, trochę się tam dymi. Po prostu się dymi. Bo gdzie te strażacy? No wjeżdżają właśnie, już tam słychać, że wjeżdżają. A będę mogła autograf? Autograf od strażaków? Tak.
No nie wiem, może. Nie, bo się boi strażaka. No wiem, ale to... No coś długo im schodzi to wjeżdżanie tutaj. Czego, nioniki, nie bójcie się, nie ma czego się bać. Proszę wejść. Nie, Matylda, no nie będę się z wami kitrała na trampolinie. Przecież jest tam blisko. Mirek nawet przyszedł. No bo wiecie, jest atrakcja, no. Dzień dobry. Teraz jeszcze się okazuje, że jest problem, żeby tu wjechać. Matylda, co ci mam dać rękę? Po co? No weź się uspokój. Ale kino, co? Nie, nie. Druga jedzie. Chyba jeszcze jedna jedzie, no. No to musi zaparkować z tyłu. Zobaczymy. Tak wygląda nasza wiata po interwencji strażaków. Nie jest tragicznie, bo starali się ładnie to wszystko zabezpieczyć. Powiedzmy, że mamy szczęście w nieszczęściu? No. Tak. Tatuś już pisze do chłopa, który się zajmuje naprawą takich rzeczy. Bo dopóki się to nie naprawi, to chyba nie za bardzo możemy palić tam w palenisku. Byłoby to mało bezpieczne po prostu. No żeby za dobrze nie było i za lekko, zawsze się musi coś głupiego wydarzyć, nie? Szczęście w nieszczęściu polega na tym, że szczęśliwie wyszliśmy, kiedy to się zaczęło chyba tak poważniej tam tlić. Gdybyśmy nie wyszli z dziećmi akurat na dwór, to myślę, że za godzinę moglibyśmy się zorientować, że się pali, jak już by się palił cały ten dach. Nie wjeżdżaj we mnie, Władek, bo ja zaraz w ciebie wjadę i będzie ci smutno. Matylda, ja widzę, co robisz.